Siemasz, z panem Mafioronik 616. Dzisiaj jesteśmy na specjalu na 300 subów. Dzisiaj z tej okazji przygotowałem pytania od widzów. Dzisiaj ten odcinek jest i z tej okazji właśnie to zrobimy. No to tak, pozdrawiam. A nie, później pozdrowię, dobra, nieważne. No to tak, pierwsze komentarze do pytania od naszego Hubert Kokoszka, pozdrawiam. No to tak, zrób filmik typu kuja. Wiesz co, nie wiem jaki to typ, byś mi wytłumaczył dobrze, bo ja nie znam, ale może zrobię jak będę wiedział. Dobra, kolejny od Huberta. Znasz Jarka Ogarka i Mafię Solec? Oczywiście znam. Ja Jarka Ogarka oczywiście subskrybuję, oglądam jego, no i miałem pan, żeby zrobić Lego Farma Jarka Ogarka, ale może jeszcze zrobię, tylko bez Ursusa C425 i Kasioka, bo to trudniejszy ciągnik, będzie 30-60 i nie będzie na pewno czarny woł, bo to nie mogę. Ale dobra, nie masz. No ja jeszcze od Huberta jedno. Ile masz lat? Szczerze? Mam ze 14 lat. Tak o. Jakoś po prostu tak o. Wytrzymuję. I z tym, że już dorosły jestem prawie. Przede mną jeszcze trudne decyzje będą, ale dobrze. To kiedy inni? To Hubert napisał i to teraz wam przeczytam skierowanie do wszystkich. Gdzie pobierałeś farminga? 17 oczywiście. Ja nie pobierałem farminga, ja muszę wam powiedzieć, że nie pobierałem. Bo ja dostałem na święta kiedyś płytę farminga. I ja zawsze dostaję, na przykład 19 też dostaję. No. Tak o. Czekam na Farming 201, chyba wyjdzie 2021 roku, bo przesunęli przez tego kuryła wirusa, jak to ja już mówił. Dobra, kolejne pytanie, Gentleman Poland. On masz Messengera? Oczywiście, że mam Messengera. Możecie też, no, ale nie mogę podać, jak mam na imię, to mogę podać jemu gdzieś tak prywatnie, bo mojego imienia nie mogę wydać. Ale mam też Messengera i Facebooka, na którym mam grupę. Oczywiście Fani Mafioronik, zapraszam wszystkich tam. Wbijajcie tam informacje, kiedy odcinki są, kiedy Lego Farm oczywiście. Wpadajcie tam, a nawet na mój kanał na Discordzie, link w opisie filmu. Następne pytanie, Mariusz Marta. Jak masz na imię? No Mariusz, jak chcę powiedzieć, nie mogę zdradzić imienia. Po pierwsze, bo jest tak RODO i nie wiem, czy mogę to tam nie rozpijać trochę. Ale dzięki, że zadałeś w ogóle to pytanie. Bardzo dziękuję. No. Szkoda, że więcej nie zareagowałem, ale to nic. Dobrze. Mam nadzieję, że na tym właśnie skończymy odcinek. Myślę, że wam się podobał. W kolejnym się widzimy na LEGO Farmie albo może na Farmix 2011, bo ja chcę jego nagrać oczywiście. Bo planuję tam coś robić. Jak co? Do następnego i cześć. Link w opisie. Mój kanał na Discordzie. Wpadajcie na Facebooka, na grupę Fani Mafioronik. Na razie.